Szwecja. W masce kościotrupa zaatakował w szkole Szwecja. Uczeń zaatakował nauczyciela nożem. Założył maskę kościotrupa. 15-letni uczeń szkoły podstawowej w Wesloe w Szwecji ciężko ranił nożem 45-letniego nauczyciela. Do ataku doszło w drugim dniu roku szkolnego. Według świadków sprawca miał na sobie maskę kościotrupa, kask oraz kamizelkę. Uczeń zaatakował długim nożem na terenie szkoły, poza klasą. Wezwana na miejsce policja w krótkim czasie ujęła go poza szkołą. Rzeczniczka lokalnej policji Ewa Gun-Westford poinformowała na konferencji prasowej, że podczas zatrzymania użyto broni, ale podejrzany nie został ranny. 15-latek został przewieziony na przesłuchanie, jest podejrzany o usiłowanie zabójstwa. Ma on pewien rodzaj relacji ze szkołą, stwierdziła Westford. Atak w szkole w Szwecji. Nauczyciel walczy o życie. Ofiara to 45-letni nauczyciel, który został w ciężkim stanie przewieziony do szpitala, gdzie jest operowany. Motyw ataku ani relacje między napastnikiem a nauczycielem na razie nie są znane. Do oddziału szkoły Kaelbergskolan Wesloe uczęszcza 270 uczniów klas 7-9. W Szwecji nowy rok szkolny rozpoczął się w tym tygodniu.